Obecność genów nie zawsze wskazuje na to, że są one aktywne. Pewnym nowym podejściem do tych badań jest proteomika, która zajmuje się konkretnymi białkami, a szczególnie enzymami, które są odpowiedzialne za wiele ważnych procesów w metabolizmie człowieka, zwierząt i roślin. Proteomika ma tą przewagę nad niektórymi aspektami genomiki, że dotyka konkretnych enzymów. Możemy określić konkretne enzymy i białka, które na pewno uległy ekspresji i wnioskować, czy odgrywają one jakąś ważną rolę w danej chorobie roślin, ludzi, zwierząt.